piłki nożnej pan Henryk Kula, którego serdecznie... Krótko z Baranowskim. Ponownie Bogacz. Mocne dośrodkowanie. Na piątym metrze od bielskiej bramki Krzysztof Rzetka. Niedokładnie przerywa tę akcję Bielszczan. Bogacz ponownie przy piłce Ryś. Łazarz. To już pole karne rekordu. Łazarz i uderzenie, po którym piłka wpada do bramki. Zatem w 12 minucie po strzale bodajże Piotra Łazarza polkowiczanie obejmują prowadzenie 1-0. Krystian Wrona, człowiek, który przypomnę dołączył do wielkiego zespołu zimą bieżącego roku. Śliwka. No może ten 18-latek doda nim szu i werwy Bielszczanom. Kacper Kasprzak. Zejście do środka wahadłowego rekordu. Kasprzak! Na raty. Baranowski. Bezpośrednie uderzenie w kierunku bramki. Piłka po rękach i poprzeczce. Opuszcza plac gry, zatem będzie korner. Bardzo ciekaw jestem, jak Bielszczanom wyjdzie to rozegranie. Długa piłka w kierunku karety. Nieznacznie główkuje kapitan rekordu. A gracze rekordu jeszcze na pewno nie. Długie zagranie do Kasprzaka. Dobra jednak reakcja Rogalskiego. Z odcieczą przyszedł Waluś. Krótko z Wyrobą. Wyroba, prostopadłe dogranie na ścianę do Świderskiego. Świderski! Yes! Wyrównanie w 32 minucie spotkania. Rekordziści doprowadzają do wyrównania 1-1. Asysta Piotra Wyroby. A my słyszymy po raz ostatni gwizdek arbitra. Ale widzimy umiejętnie zespół Polkowic przesuwa się w kierunku piłki. Zagęszcza środek pola, ale udało się tutaj zagrać tą piłkę i mamy akcję rekordu. Rozpędza się Waluś. Rozciągnięcie tej akcji do Kasprzaka. Wbiegają rekordziści w pole bramkowe. Piłka przy Wojciechowskim. Uderzenie z lewej nogi obok bramki. Najlepsza w drugiej odsłonie okazja. Rogalski. Ależ łatwo ograny Konrad Kareta. Prostopadłe dogranie. No i świetna okazja dla graczy Górnika. Brona. Krzyżowe zagranie do Kasprzaka. Ten natychmiast przyjęciem uwolnił się spod opieki Bacewicza. Kacper Kasprzak na długi słupek. Wojciechowski wyblokowany. Jeszcze Madzia. Ale załóżmy, że 30 lat temu pewna osoba pomyślała, no to tak to będzie. A tymczasem z szybkim atakiem Bacewicz. Trzech zawodników Górnika w polu bramkowym. Doskonała interwencja Krzysztofa Rzetki. No, wspominaliśmy już o tym w tej relacji, że Krzysztof Rzetka to w tej chwili mocny punkt zespołu rekordu i no, tak musi być. Ten, kto strzeże tej świątyni, musi być w formie. Kasprzak. I jestem. Biegłem wyścigu z Macalą. Kasprzak utrzymał piłkę w boisku, już blisko pole karne. Kasprzak, Kasper Kasprzak po długim nogu. Piłka! Yes! Gol! Kasper Kasprzak! Zrobił to Kasper Kasprzak! Przywrócił nadzieję wszystkim kibicom! Przywrócił nadzieję w Bielsku! Nieprawdopodobna radość na trybunach. Wydaje się, że 4 minuty minimum tak doliczył sam Peter. No i jakąś sekundę, może parę, zdołał urwać z tego doliczonego czasu sztab szkoleniowy, dysponujący jeszcze możliwością przeprowadzenia zmian w bielskim zespole. Groźnie pod bielską bramką przeciągnięty jednak ten strzał z dala od bramki. Wyroba do boku, do Kasprzaka. Pozwolą piłce opuścić plac gry polkowiczanie. I jest! Ostatni gwizdek arbitra. Jest! Panie i panowie, stało się. Rekord Bielsko-Biała kończy sezon 2023-2024 na pierwszej pozycji. A to znaczy, ni mniej, ni więcej, Bielszczanie w drugiej lidze, która dla jednych jest niebem, dla innych jest piekłem. My jesteśmy w tym pierwszym. Stało się, powiedziałem przed momentem, że marzenia się spełniają. Proszę Państwa, tak. Warto było podjąć ten trud, te rywalizacje w sezonie 2023-2024. Tych 11 lat spędzonych na tym szczeblu rozgrywkowym i wystarczy.